Grając na serwerze RP jest naprawdę mnóstwo gadania i przegadywania różnych rzeczy. Więc na przykład, kiedy chciałem oswoić sobie kangura, musiałem pierw to uzgodnić z góralami. Nie macie może jakichś grzybków w zapleczu? Nie mamy rzadkich grzybów. No cóż, zdarza się. Ale... Proszę, na święta. Dziękujemy. Widzimy się później. Może ciężej tą narkotykę rybę wkłada. A ja bym bardziej wolał tamte zielone tereny. Ale nam bardzo narzędzia jaka. Posłuchaj, Walter. Tam co jest bliżej moich kupców. Jak dobrze wiesz, my panujemy nad kanionem, więc dookoła kaniona możesz się budować. Walter był wkurzającym kupcem, ale co bardziej było denerwujące to, że mój Bart uwielbiał wioskę Galów, która była na południu. I każdy pretekst, żeby się do nich udać, był dobrym pretekstem dla niego. Galowie sobie lecą w kulki. Myślą, że jestem cierpliwym człowiekiem. Pomogłem mu końcowo zdobyć mleko dla nich, o którym naprawdę był malutki kłopot u niego. Nieźle. Super. Mega jesteś narcyz. Widzisz mego kangura? Widzisz jak on wygląda? Idziemy w gości. Widzisz jak on wygląda? Jak? I gdy już dotarłem do wioski, zamówiłem z nimi parę słówek. No i dużo razy przybywał mój Bart, no i dużo razy nie było właśnie tej zapłaty. I właśnie teraz przybyłem osobiście, żeby dopilnować tego, że tym razem będzie ta zapłata. No ja muszę zaznaczyć, że ja się umówiłam z Bardem na początku. Powiedziałam mu, że na razie nie mamy ogólnie za co zapłacić, nie mieliśmy narkotyków i ja nie byłam zainteresowana, nie zabrałam od niego mleka. I on pierwszy mi wyrzucił i powiedział, że możemy nawet za 3 dni zapłacić za to. I ja mu powiedziałam, że muszę się teraz zdrzemnąć i w ogóle nie byłam akurat nieobecna, spałam sobie w domku, także... Pozwolę, że na chwilę zniknę, muszę się napić pragnienie. Sytuacja taka, że no przychodził, ale sam pierwszy jakby zaoferował to mleko, pomimo, że mu powiedziałam, że na razie nie mamy narkotyków w zapłatach. I mnie był taki, był świadomy tego. No cóż, ja słyszałem inną wersję, jednakże słysząc to, Bart na pewno spędzi chwilę na biczowaniu. Ja nie chcę, żeby Bart był biczowany, ja się nie uciekałam od zapłaty, ale od razu mu powiedziałam, że nie mamy jeszcze. A tak jak mówię, ja sobie spałam dzisiaj w domku, byłam bardzo zmęczona polowaniem. Ja właśnie mówię, że wiele, wiele kłamstw słyszę z ust mojego Barda i chciałbym to naprawić poprzez biczowanie jego. Kto ma Barda? Kto ma Barda? Kto tu ma jeszcze Barda? Wiem. Ja pierdolę. Ja nie chcę, jeśli chodzi o samego Barda. Kowany, bo nie zasłużył. Natomiast... Wydaje mi się, że zasłużył, bo bardzo często kłamie, jeżeli chodzi o interesy międzyplemienne. Nie wiem. A za pierwszym... Oj, chociaż wyglądam dobrego człowieka. Przepraszam, przerywam. Jerzyk, zaatakowali nas. Słucham? Jakiś trawniak zaatakował, nie zdążyłem przeczytać, bo broniłem naszą małą wybarnę. Możemy przerwać na chwilę tą rozmowę? Oczywiście. Chodź, Piccolo. Co się stało? Się wylogował. Ja poszłam na chwilę pozbierać berki. Chciałem zobaczyłem jakiegoś gryfa, który chce pikować nasze wywarne. I zabiłem tego typa na gryfie, ale przyleciał typ nabywca. Ja powiedziałem, że oni mają uciekać i zacząłem się z nimi klepać, ale oni zaczęli przegrywać i uciekli. Ale niczego nie zabili, ani nic nikogo nie... Znaczy w tym sensie, że zrzuciłem typa i go zabiłem. Znasz może plemię tych użytkowników? Nie, właśnie nie zdążyłem przeczytać. Rozumiem. Zgłoszę do wyższych sił Feniksa, Boga naszego. Piccolo, proszę cię, abyś wrócił do bazy i dopilnował naszych terenów, żeby nikt już nie atakował. Dobrze. A my wracamy do rozmowy. Chodź bardziej i masz być rzetelny. Ja bardzo lubię te narkotyki. Szubrawiksie. Chodzimy przed panami na maneli dealerów.
Mimo małych trudności, na koniec udało nam się z galami wymienić troszeczkę mleka na narkotyki. Bywajcie. Bywajcie. Pan Teutates oświetla drogę, przyjaciele. Wzajemnie, wzajemnie. Piccolo? Tak, tak, właśnie jest jedna ważna sprawa. Stalowe Bractwo przyleciało na temat sojuszu. A, kiedy? Chwilę temu powiedzieli, że jak przyjdziesz, to mamy polecieć. No cóż, to witam. Witam, czekamy tylko jeszcze na naszego przedstawiciela. Ja tu jestem takim kelnerem, powiedzmy. Panowie sobie coś życzą? Nie, na razie nic trzeba. Piccolo? Tak? Może rumu? Ja podziękuję. Ja też. Witam wszystkich. Witam, witam. Witam, witam. Także cieszę się, że przyszliście. Chciałbym właśnie porozmawiać w sprawie naszego sojuszu z racji tego, że jesteśmy sąsiadami najbliższymi. Od paru dni jesteśmy często atakowani właśnie przez nieznane nam plemiona, bo zazwyczaj kiedy atakują, to po prostu pikują nas gryfem. No i uderzają nam struktury, jak i dinozaury. Widzę, tak jak podobnie, tak jak u nas też czasem mamy takie przypadki. No dobrze, a mniej więcej z której strony granicy was atakują? Zazwyczaj od południa. No przepraszam, ale mógłbym prosić, aby ta trzecia osoba mogła się ubrać? A dlaczego? Zawstydził się już, zaraz ubierze się stosownie. Dobrze, dobrze. No dobrze, czyli tak, panowie z mojego kochanego klanu. Rozumiem, że też przystajecie na te warunki, które nasi przyszli, obecni sojusznicy podali nam. Oczywiście, tak. Że tak. Warunki są bardzo... dobre. Przystęp. No dobrze, to panowie, ostateczna decyzja. Zgadzacie się na taki sojusz? Myślę, że na razie tak. A zawsze, a nie na razie. Zatem napijmy się. Tak, to jest okazja, że właśnie, żeby napić się. Zapraszamy. Jestem bardzo zadowolony z tego. Tylko lepiej nie pić na głodnego, bo może trepnąć. Zdrowie! Za nowy sojusz! O cóż, Bóg zafaj za te dary. Tylko uważajcie podczas powrotu do królestwa. Chyba będzie trzeba wezwać kogoś, nie? Eskortować do królestwa. Piccolo! Możemy pomóc. Kogo eskortować, jeżeli to nie problem. Nie szkodzi, nie szkodzi. Piccolo ma twardą głowę. Zaraz wytrzeźwieje. My też mamy twarde głowy, zaraz powinniśmy wytrzeźwieć, a jakby co, to nadal oferujemy swoją pomoc w powrocie do królestwa. Piccolo, a teraz lepiej nie słuchasz? To wszystko przez to wino od bractwa. Tak, tak. Po wizycie u Stalowego Bractwa poszliśmy sobie do Lodowej Jaskini, gdzie pozbieraliśmy parę rogów od robali. A bierzcie rzeczy, bierzcie rzeczy. Bardzo dużo. Udało się. Och, to było niespodziewane. I tuż po robaczkach wybraliśmy się do wyznawców, żeby obgadać troszeczkę na temat polityki wyspy Ragnarok, która została nam przerwana. Które? Oddajcie mleko, śmiecie. Ty kurwo, zamknij ryj. Ale ja tylko chcę mleko odzyskać. Państwo, co panowie, chodź, i pozbędziemy się go, żebyśmy mogli w spokoju rozmawiać. Dobry pomysł. Co mówisz? Kat. Jestem królewskim katem, czy mógłbym to wykonać? Nie atakowałem. Ja uciekałem. Dajcie mi chociaż 10 sekund na ucieczkę. 3 sekundy. To nawet, widzisz, minęły 3 i mi się nie udało. No i dzięki. Stałeś na... To co, chcecie moje i ty? Tylko nie zabijajcie. Chyba, takie mam prawo. Nie, proszę. Nie! Kurwa. Zdychajcie w męczarniach, śmiecie. Jak tutaj wrócę, to nie przeżyjecie. Jak wrócisz, zdechniesz znowu. Przepraszamy za takie zajście. Po tym moim incydencie wróciliśmy
dokończyć naszą rozmowę z wyznawcami i gdy już skończyliśmy, to wyruszyliśmy znowu do Galów, żeby sprzedać im świeżutką modliszkę. No cóż, witam. Mój bard przekazał mi, że chcecie od nas wykupić właśnie tą oto modliszkę. Tak. Jeżeli samiec, to tak. No tak. Jeżeli chodzi o jej wiek w czasie bycia dziką modliszką, to miała 150 lat. O, najstarsza. Najstarsza, tak, tak. Bardzo nas to cieszy. Mieli panowie okazję sprawdzić ją w boju na przykład? Nie cyknięta jest. No szkoda. Trudno, sami ocenimy zatem, jak sprawna jest. No dobrze. Mój bard przekazał mi... Słucham, pan pierwszy. Czemu tutaj rozmawiamy? Chodźmy gdzie indziej, gdzie kamień nie będzie uwierał w dupsko. Za dużo tego wypiłem. Gdzie idę? Ale jeszcze nie miałeś pić. Już wypiłem. To nie jest to samo. Nasze piwo. Jest dużo lepsze. Jest to moje drugie zajęcie. Oprócz śpiewania lubię też sobie popić. Poza tym nic nie robi. Dobrze, to już rozumiem. Miałem powiedzieć, że zapracowany człowiek. Ani trochę. No jak to bardowie. A wasz? Swoją również drogą? Tak, powiedzmy, bardzo się opierdziela. Tak jak nas? Bardzo, chociaż wczoraj wziął się w garść i zrobił, właściwie to, powiedzmy, że próbował zrobić coś pożytecznego dla klanu. Przez cały dzień oswajał zwierzęta, których ostatecznie nie sprowadził z różnych przyczyn do naszego zamku. No cóż. Ale próbował. Mój bard robi dokładnie to samo. Jak dobrze pamiętam, te są wytwarzane na przykład z jaj. Ja mogę nawet recepturę powiedzieć, bo pamiętam akurat, zajmuję się tym u nas, żeby coś tam próbować. Maksiu również jest naszym kucharzem. Próbował zrobić tą paszę, jednakże miał moje problemy z tym. Głównie dlatego, że wyjadł połowę składników, podczas gdy szedł do garnka. A nasz szubrawik też ma z tym problemy. Bardzo lubi wyjadać te jaja. Niestety. Dają co mi panowie chwilę? No porozmawianie tak. Dobrze. Możemy poczekać. Myślałem, że nikt sobie nie pójdzie. Czemu? Co ty teraz możesz jeść? Na końcu po jakimś czasie dostaliśmy już swoją zapłatę za modliszkę. Ten filmik był naprawdę chaotyczny i działo się mnóstwo rzeczy, które ciężko było tak szczerze poukładać w odpowiedni sposób. Ale co jest bardzo ważne, to to, że Narcyz szykował się, żeby zaśpiewać przepiękny koncert dla wszystkich. I tuż przed tym postanowiliśmy ocenić jego śpiew. Siadać kurwa, Lopez! Co ty pierdolę? Dobra, usiądź. Siadaj, Lopez, to kurwa na kamieniu usiądź. Proszę nic nie mówić podczas występu, bo to mnie rozstrasza. Czarne smoki na błękicie nieba. Słyszałem to już. Parły swe skrzydła jak noc. Zasypia dzień, zamknięty na klucz, tylko ktoś podkradał mu gwiazd. Koniec. Brawo! Ło! Brawo! Dobre. Jerzyk? Naprawdę. Było Jerzyk? Super. Brawo! Jerzyk, co ty robisz? Jerzyk, co uważasz? Czy poprawiłem się o to ostatnio? Dobra, robimy głosowanie. Ustawcie, usiądźcie. Ja bym dużo zmienił, okej. A tak! Do łuk, do broni! No, chrońcie króla! Ja
Chowajcie do klatki go, do klatki go! Do klatki go! Nie zabijamy! Dobra. Jest. Dobra, dobrze. Dobra, to głosujemy teraz. Dobra, dobra, dobra. Zaczyna Wiciu. Co sądzisz? No, nie, nie, nie wiem. Od 1 do 10. Od 1 do 10. 6. Dobra. Gierwazy? Ogólnie to 9 na 10. Dlatego, że to była najpiękniejsza piosenka, jaką słyszałem w życiu. Naprawdę. Aż mi się łezki kroiły. A czemu nie 10 na 10? Dawaj, dawaj. Tak. O tak. No i bardzo dobrze. Lopez? Przepiękne. 9 na 10 mła. Dobra, Maksio? Rzuciłbym ci róże na scenę, jakbym miał. 9. 9,5. Piosenka była fenomenalna. Wykonawca też. Boże, co oni kurwa gadają? Słuchaj. A w sumie najważniejsza decyzja to króla. Bardziej narcyzie. Jak słyszysz, moi poddani lubili twoją piosenkę. Więc od dzisiaj mianujemy cię naczelnym bardem naszego królestwa. Brawo! Tym jedynym. Brawo. Jest! Udało mi się! Też nie mam o co klepać. Otwarz, jak ja! Ja się... No, ja też tak mówię. Oczywiście pieśń nie była całkowicie zaśpiewana, ale w następnym filmiku na pewno usłyszycie ją do końca. Dzięki za oglądanie tego filmiku z Feniksa, polskiego serwera RP. Aktualnie jest już druga edycja, więc zapraszam was na wbicie na ten serwer. No i oczywiście zostawcie coś po sobie w komentarzu lub jakąś łapkę pod filmikiem. Cześć, do następnego!